No i mamy nowy rok. Mam nadzieję, że on będzie dla Was bardziej udany niż ten poprzedni. A na filmie można zobaczyć, jak to wyglądało na placu Biegańskiego. Z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o pokaz ogni sztucznych, no to najgorszy w ciągu ostatnich kilku lat. Dlaczego? Pierwsza sprawa, bardzo długie przerwy pomiędzy poszczególnymi sekwencjami sztucznych ogni. Te petardy były odpalane czasami z przerwami kilkusekundowymi, co nie wyglądało zbyt fajnie. Na filmiku jest to już odpowiednio przeredagowane. A druga sprawa, nie mniej ważna, brak dużych petard. Te duże petardy zawsze dają smak takiemu pokazowi, a w tym wypadku w ogóle ich nie było. Można się tylko domyślać, że jest to efektem kampanii, która od pewnego czasu na internecie jest propagowana. Nie strzelam w Sylwestra. Nie będę ukrywał, że się z tą kampanią całkowicie nie zgadzam. Mimo, że lubię psy i inne zwierzęta. Dla mnie miałaby sens, gdyby człowiek był jedynym sprawcą głośnych wystrzałów na tej planecie, czy jakichkolwiek innych hałasów. Tak się jednak składa, że mamy burze z piorunami. Bywają okresy, gdzie burze pojawiają się co kilka dni. Owszem, pokazy sztucznych ogni stresują zwierzęta, ale nie występują na tyle często w stosunku do naturalnych zjawisk atmosferycznych, aby z fajerwerków rezygnować. Pokazy sztucznych ogni to naprawdę fajna tradycja. Nie strzelamy przez cały rok. Ta tradycja dotyczy nowego roku i czasami większych imprez plenerowych. Ale ile jest takich imprez w danym obszarze w ciągu roku? W większości wypadków dotyczy to w zasadzie tylko tej jednej, nowy rok. W ciągu roku zdecydowanie częściej występują burze. Owszem, jeśli chodzi o nowy rok, ludzie strzelają kilka dni przed i kilka dni po nowym roku. Ale burze potrafią występować nawet kilkanaście dni z rzędu. To zależy od przypadku. A przy obecnych zmianach klimatu będą występowały coraz częściej. Dlaczego więc mamy rezygnować z tej fajnej tradycji? Dlatego nie przekonuje mnie ta kampania Nie strzelam Sylwestra. A pewne jej aspekty to dla mnie hipokryzja nawet. Na Facebooku można zobaczyć nabitego na ogrodzenie psa ze smutnym opisem, że piesek się wystraszył i uciekając nabił na ogrodzenie. Informacja rozpowszechniana jest przez zwolenników akcji Nie strzelam Sylwestra i to jest właśnie dla mnie element hipokryzji. Bo wątpię, żeby ktokolwiek ze zwolenników tej akcji przestał jeździć samochodem, a statystycznie jest znacznie większe prawdopodobieństwo potrącenia psa samochodem, niż to, że pies ulegnie wypadkowi na kolejnym ogrodzeniu, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji na skutek tego, że się wystraszył. Auta generują znacznie więcej wypadków śmierci i poważnych zranień, chyba nie tylko u zwierząt, ale i u ludzi. I co, rezygnujemy z samochodów? Nie, samochody są naszą zdobyczą cywilizacyjną i z nich nie zrezygnujemy. Co prawda sztuczne ognie mają nam sprawić tylko radość, ale ponieważ, tak jak już wspomniałem, występują w stosunku do naturalnych zjawisk atmosferycznych stosunkowo rzadko, dlatego nie widzę powodu, aby rezygnować z czegoś takiego jak właśnie pokaz ogni sztucznych. To jest oczywiście moje zdanie, nie się nie musi z nim zgadzać. W zasadzie powinienem swoje argumenty uporządkować i napisać, bo zdecydowanie lepiej czuję się w tej formie wypowiedzi, czyli takiej pisemnej, niż komentowanie na żywo do filmu. Ale szczerze mówiąc, nie bardzo mi się chce, poza mam wątpliwości, żeby specjalnie dużo osób chciało wysłuchać, co mam do powiedzenia, więc jeżeli ktoś się zdecyduje, no to musi się liczyć z tym, że moje wypowiedzi są takie troszeczkę rwane. No ale to jest moje zdanie powiedziane na żywo, więc niekoniecznie spójne. Jak jest wasze, to jest zupełnie inna sprawa, niekoniecznie się musicie z nim zgadzać. Wracając na chwilę do filmu, jak widać, jest całkiem spora liczba osób. Muszę tutaj podkreślić, że zaraz jak się tylko sztuczne ognie skończyły, to nastąpiła wędrówka ludów w kierunku swoich aut. Ludzie spitalali z park, ludzie uciekali z placu, jak szczury z tonącego okrętu. Więc tych ludzi jest znacznie mniej niż w momencie, kiedy się cały ten pokaz ogni sztucznych odbywał. No nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. Jeżeli będzie wyglądało tak jak w tym, to nie wiem, czy jest sens pojawiania się, bo naprawdę wyszło to blado w stosunku do lat poprzednich. Ej, oni schodzą!